rozpoczynamy od spotkania z doradcą zawodowym. Kto to jest? Zaraz się dowiecie. Widzimy, że masz bardzo wysokie predyspozycje w zakresie orientacji na ludzi. Czyli ten test podkreśla jeszcze bardziej wynik tej kolumny. Czyli tak naprawdę jesteś bardzo mocno zorientowany na pracę z drugim człowiekiem. I tutaj dalej patrząc, jeśli chodzi o orientację na rzeczy, czyli coś zupełnie przeciwległego, tam konstruowanie maszyn, jakichś takich rzeczy, to zauważ, że masz bardzo niski poziom, jeśli chodzi o umiejętności w tym zakresie, prawda? Czyli te dwie rzeczy jeszcze bardziej podkreślają twoją główną umiejętność, wysoką predyspozycję do pracy z drugim człowiekiem. Dzień dobry, panie Marcinie! Piąteczka! Tak. Witam pana serdecznie, ponieważ jest tutaj pan ze mną, bo w poniedziałek i we wtorek odbywały się spotkania z doradcą zawodowym. A kto to jest ten doradca zawodowy, proszę mi powiedzieć? Doradca zawodowy to taka osoba, która pomaga ludziom w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. O, czyli to nie było takie spotkanie tylko dla dorosłych, ale też dla dzieci, tak? Absolutnie, oczywiście, że dla dzieci, ba, młodzieży, mój drogi, młodzieży. A, no i co te młodzież i te dzieci robiły tutaj na tym spotkaniu? Pierwszego dnia ferii o godzinie 11 spotkaliśmy się z gimnazjalistami i tam przeprowadziliśmy warsztaty, które miały na celu przygotować ich do planowania swojej kariery. A, ale warsztaty to co, mieli młotki, tak? Mieli jakieś dłuta i warsztaty robili, tak? Czy co? No nie, nie. W rękach mieli długopisy, kartki, różnego rodzaju inne przedmioty i uczyliśmy się, jak zaplanować swój cel życiowy. Zaplanować cel życiowy? No i właściwie jak to się robi? No, należy zastosować odpowiednie techniki, których nauczyliśmy się na warsztacie. Mhm. Czyli, no dobra, mieli te długopisy, kartki, no i co na tych kartkach oni pisali? Zapisywali swoje przemyślenia na temat tego, co będą robili w przyszłości i weryfikowali to z tym, co nauczyli się na warsztatach. Troszkę chyba nie rozumiem, co pan do mnie mówi, ale fajnie brzmi. No dobrze, no to robili pewno takie testy, tak? Testy również rozwiązywali i kwestionariusze, dzięki którym mogli poznać swoje predyspozycje zawodowe i edukacyjne. No dobra, a czy ja też mógłbym wykonać taki test? No oczywiście. O, no to świetnie, to ja bym bardzo chciał. A mógłby mi pan pomóc w tym? Ja ci będę czytał pytania, a ty będziesz mi odpowiadał, dobra? Świetnie, to poproszę pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie z testu Vademecum Talentów. Brzmi, twój ulubiony przedmiot w szkole to wychowanie fizyczne? Tak, nie, czy nie wiesz? No chyba nie wiem, bo lubię kopać piłkę z chłopakami, ale żeby zaraz być sportowcem, to chyba nie. A czy potrafisz czasami naprawić swoje własne zabawki? No pewno, ostatnio helikopter mi się popsuł. Taka draka, że ale udało mi się. Posklejałeś go. Posklejałem. No co prawda śmigło już nie chodzi, ale tam ładnie wygląda. No to zaznaczamy, że potrafisz. Tak. A czy wśród osób, które podziwiasz, jest wielu badaczy lub naukowców? Oczywiście, Einstein. To tak jak bardzo go podziwiam. Bardzo. No to zaznaczamy tak. No i słuchaj, przeprowadziliśmy twój test i ja już mam wyniki. O! Zaciekawiony? Tak! Wyjął mi pan to z ust! Słuchaj, wyniki wyglądają następująco. Mamy całą tabelkę z słupkami, ale to chyba ci jeszcze nic nie mówi, prawda? No nie, nie wiem o co chodzi! No więc popatrz. Ty czujesz się bardzo dobrze w organizacji różnych przedsięwzięć. No tak! Tak lubię robić takie zabawy z kolegami i z koleżankami! A powiedz mi, czy czujesz się dobrze w zajęciach artystycznych? O tak! Ja jestem artysta! No właśnie, widać, Alfredzie. Ale za to widzę, że nie najlepiej u ciebie jest z pilnowaniem porządku. O, to prawda! Złapał mnie pan na gorącym uczynku! To wszystko wynika z twojego testu. Dzięki temu będziemy mogli razem zaplanować twoją karierę edukacyjną. No to świetnie, już się cieszę! Mógłbym być artystą! No dobrze, ale wróćmy teraz do tych spotkań, czyli te
Jak najbardziej. Co może robić, ale niekoniecznie musi, prawda? No właśnie! Czyli co? Nic, tylko biec do pana i pan poradzi, jak to trzeba zrobić, prawda? Będę się starał, ile moich sił. No to dziękuję, panie Marcinie, za spotkanie. Piąteczka! Piąteczka. Będę weterynarzem. No, ten pan pomaga nam w wyborze dalszej szkoły. Wczoraj rozwiązywałyśmy takie testy, w czym będziemy się specjalizować najbardziej. Będę psychologiem, żebym mogła się opiekować tymi ludźmi, że lubię z nimi pracować, to akurat do psychologii to by pasowało. I że mogę nadal iść w tym dalej kierunku. Ale na tym najwyżej wyszło mi porządkowość. Też miałam prawie 3-1 punkt, mi zabrakł. A tutaj najbardziej pracowitość i zmienność wykonywanych zadań. I akurat to się idealnie pokrywa z moją porządkowością, co daje dobry wynik w moim kierunku. A czy wy wiecie, kim chcecie zostać? Ja wiem! Ha, ha. O, o! Teraz kolejna ciekawa sprawa. Gitara! My się go boimy. Od drugiego palca. Gdzie był drugi palec? Na trzecim progu, na strunie pierwszej. Tak, i wtedy nam się te palce pionowo ułożą tak, jak należy, tak? Trochę bardziej tu, w tym. I gramy jeszcze raz od drugiego palca. 3, 4. Dzień dobry, panie Wojtku! Dzień dobry, Alfred! Piąteczka, nie? Piąteczka! Piąteczka, oj, nie ta, to chyba ta musiała. Tak, tak, tak! Wie pan co, bo ja chodzę sobie po Domu Kultury i sprawdzam, co ciekawego się dzieje w pierwszym tygodniu ferii. Znaczy, co się działo? W pierwszym tygodniu ferii dużo ciekawych rzeczy się dzieje. No, no wiem, ale widzę, że pan tu prowadzi jakieś zajęcia z gitary. No właśnie, są chętni, żeby sobie pograć na gitarze, więc prowadzę te zajęcia. No i właściwie to każdy może przyjść i pograć na tej gitarze? Oczywiście, nawet ty możesz przyjść. Naprawdę mogę, to ja sobie zaraz spróbuję. No a i proszę powiedzieć, trudno tak grać na tej gitarze? Myślę, że tobie będzie łatwo, bo ty jesteś bystry. Na pewno, przed chwilą byłem tu u pana doradcy zawodowego i powiedział, że jestem artysta. Artysta? Tak, w jestem artysta. W jakiej dziedzinie, Alfred? W sztukach wszelkich. Wszelkich sztukach, no to dobrze, to dobra informacja. No tak, i proszę mi powiedzieć, jak już mamy tą gitarę, to tam jak to się na tym gra, jak się można nauczyć? No słuchaj, no gitara ma struny, no to trzeba te struny szarpnąć, bo to jest instrument szarpany. Jedną ręką prawą się szarpie, lewą się skraca struny, żeby odpowiednie dźwięki uzyskać. No i w ten sposób, ćwicząc oczywiście, bo to na jednych zajęciach tego się nie zrobi, no można się czegoś nauczyć, Alfredzie. No to zadziwiające, co pan do mnie mówi. Naprawdę, trzeba szarpać, żeby była muzyka. Tak, widzę, że ci się spodobało i myślę, że zainteresujesz się bliżej tym, co? No pewno, zaraz wezmę, chwycę gitarę i pan mi pokaże, jak grać i ja będę taką muzykę tworzyć, że oho! Ja bym się chciał też nauczyć, co dziewczyny się dzisiaj nauczyły. No to próbujemy, Alfredzie, dobra. Proszę bardzo. 1, 2, 3, 4. Jeszcze raz. Równiutko. Ale fajnie! O! Czy to już wystarczy na tę chwilę? No to chyba na dzisiaj tak, no, bo tak ledwo co ogarnąłem. No właśnie, to nie jest... Ale było fantastycznie! To nie jest aż tak proste, ale cieszę się, że byłeś tutaj, że chociaż nauczyłeś się tego, czego się nauczyłeś. Na pewno! To ja dziękuję serdecznie za rozmowę i idę zaraz zobaczyć, co się dzieje tutaj w Rzeźbiarskiej, bo ponoć też jest dużo dzieci. Oj, i ciekawe rzeczy robią. Tam są też ciekawe. No to ja uciekam, dziękuję serdecznie, a dziękuję bardzo, bardzo. Powodzenia, dziewczyny! Pa, pa! Pa, Alfredzie. Dziękujemy, że przyszedłeś do nas. Rzeźbić każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale i tak ogromne brawa dla wszystkich tych, którzy spróbowali tego rzemiosła. Naprawdę jest to trudna sprawa, ale można, więc spróbujcie i wy. Teraz boczkiem, nie, tu zobacz, jak słoje idą, tak, nie? Czyli długo tak, powolutku, dobra? To na pół okrągło co zrobić. O, tak. Dobrze, ale sama już? Pojedziesz? Po uwadze, nie przekraczaj mi tej linii. Już mamy wszystko.
O! A to już pani Kasia! Czyta bajki dzieciom! Ale oprócz tego z panią Kasią można nieźle się wytańczyć! O! Tango! Widziałeś może mojego kwiatka? Nie, ale widziałam pingwina.
wkrótce już niósł i poszedł do domu. Może to on. Chodźmy wam służę. Chodź, dać. O, widzę jakąś grupę, która sobie idzie. O, witaj, Pingwingu. Czy może nie widziałeś mojego kwiatka zaginionego? Widziałeś, mam jakiś kwiatek. Czy to prosiaczka? Tak, mój. O, nie wiedziałem. Proszę. Dziękuję. I znów przepraszam. Nic się nie stało. Nasza przygoda zakończyła się dobrze. Tak. A co to? Motylek? Ja zmarłem. Motylek, powiedz, co sprowadza? Ale skoro ci tak na nim zależy, proszę. Weź go. Dobrze zrobiłeś, Kocia. Chodźmy do mnie na koktajl. Tak! Ściuczaj się! Dziękujemy za oglądanie spektaklu. Wystąpił prosiaczek, Leksio, pajacy, ciuchcia, motylek, ciasteczko, Angry Birds, ślimak i kwiatek. Bo już mogę trochę gorąco. Ty teraz jeszcze... Nie! Ja nie zapomnę o panu Gerardzie. Nie zapomnę. Z nim każdy zostanie bardzo dobrym wędkarzem oraz znakomitym modelarzem. O, kto wie, może patrzycie na przyszłych konstruktorów samolotów odrzutowych. Oho! Zobaczcie! Thank you.